Hej kochani, dzisiaj w odcinku dotyk, mózg, dziewczynki, chłopcy, misio i późny Strasburger. Zapraszam. Większość z nas lubi przytulać, najchętniej grubą kasę, ale w sumie lubimy również przytulać nasze dzieci. Z dziewczynkami generalnie nie ma problemu, bo one są takie ogólnie przytulaśne i odwdzięczają się również przytulaniem. Z chłopcami bywa różnie. Właśnie dlatego chciałem Cię o tym porozmawiać. Nawet zaprosiłem do studia eksperta, czyli misia, ale jest dość małomówny, więc na początek będę mówił ja. I zaczniemy od mózgu. Otóż mózg mężczyzny i mózg kobiety to są dwa dość znacząco różniące się od siebie organy. Jeżeli w naszym modelu przyjmiemy, że mózg kobiecy wygląda tak, to mózg męski wygląda tak. Niestety, mówię niestety z perspektywy faceta, jest bardzo mało obszarów mózgu, w których faceci są lepsi, czy też mają czegoś więcej, bądź lepiej rozwinięte niż kobiety. W sumie to mniej więcej są ze trzy obszary, gdzie my dominujemy. Jest to taki obszar jak ukierunkowanie na cel, lepsza orientacja w przestrzeni i oprócz tego mamy zdecydowanie większy obszar mózgu odpowiedzialny za popęd seksualny. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy się chwalić, czy się kurczę żalić. Co to oznacza w praktyce i w kontekście przytulania? Zacznijmy od tego, że kobieta odbiera emocje i przekazy emocjonalne obiema półkulami mózgu. Facet tylko jedną. Żeby jeszcze pogorszyć całą sytuację, to połączenie między prawą i lewą półkulą mózgu u kobiet jest dużo lepszej jakości. Chodzi o taki narząd, który się nazywa ciało modzelowate i jest to tak naprawdę wiązka połączeń nerwowych. Faceci mają to dużo mniejsze, dużo gorsze, dużo słabsze. Jaki jest efekt? Taki, że nie dość, że faceci gorzej rozpoznają emocje, to dodatkowo mają problem, żeby o nich mówić i żeby wyrazić własne uczucia. Na szczęście jest dla facetów ratunek. Otóż mózgi dzieci są niesamowicie plastyczne i elastyczne i mają niesamowite zdolności rozwoju i regeneracji. W związku z tym wystarczy okazać chłopcom dużo uczucia, często ich przytulać, po prostu dawać im bodźce związane z emocjami i jak za dotknięciem czarodziejskiej czarodziejskiej różdżki, ich mózgi zaczynają się rozwijać i stają się nieco bardziej podobne pod względem empatii do mózgów dziewczynek. Fantastycznie, prawda? No właśnie, tylko że jak na ironię, to dziewczynki otrzymują od nas zwykle w dzieciństwie dużo więcej przytulania, emocji, rozmów o emocjach. Chłopców traktujemy tutaj po macoszemu. Wielka szkoda. Ja nie chcę oczywiście powiedzieć, że dziewczynkom nie należy się tyle przytulania, ile dostają. Należy im się co najmniej tyle samo albo jeszcze więcej. Natomiast chłopcom należy się jeszcze więcej niż dziewczynkom. No dobrze, ale patrząc z perspektywy faceta, no to po co ta empatia? Może nie przesadzajmy z tą empatią dla faceta. Okazuje się, że chłopcy mało przytulani bądź nieprzytulani w dzieciństwie wyrastają na swego rodzaju kaleki emocjonalne, wrogo nastawione do świata i reagujące niemal na wszystko agresją. A nie jest tak, że agresja jest po prostu sposobem maskowania strachu? Więc skoro generalnie, mam nadzieję, w większości zgadzamy się, że chłopców trzeba przytulać, powstaje pytanie, jak ich przytulać? Odpowiadam mocno i szczerze. Chłopcy, tak samo jak dziewczynki, potrzebują głaskania, przytulania, całowania, ale chłopcy bardzo cenią też sobie nieco inne formy dotyku. Takie jak przywijanie piątek, jak żółwiki, jak poklepywanie po ramionach. To też jest dla nich bardzo ważny, wspierający dotyk, więc nie zapominajmy o tym. Aha, i pamiętajmy jeszcze o jednym. To, że chłopcy zwykle słabiej reagują na nasz dotyk, nie oznacza, że go nie potrzebują. Przepraszam. Idź. Jeszcze jedna kwestia nam pozostaje. Do jakiego wieku przytulać chłopców?
Jest to w zasadzie tak samo absurdalne pytanie, jak pytanie, do jakiego wieku uprawiać seks? Otóż, kochani, przytulamy chłopców tak długo, jak długo nie protestują przeciwko temu. Dam wam przykład. Otóż, kiedy mój starszy syn Jacek poszedł do szkoły, to sam nie wiem dlaczego, no jakoś tak przestałem go przytulać. Zwróciła mi na to uwagę moja żona, co po raz kolejny pokazuje, jakimi kalekami emocjonalnymi są jednak chłopy. Nie strugałem ważniaka i poszedłem prosto do mojego syna Jacka. I wiecie, jaka była odpowiedź mojego wtedy 6,5-letniego syna? Tak, tato. Chciałbym, żebyś przytulał mnie więcej. Lubię to. A na koniec. Późny Strasburger, czyli suchar. Noc. Łóżko małżeńskie. Śpi mąż, śpi żona. Jednak żona się przebudziła i zaczęła się tak mocno przytulać do męża. Mąż się też przebudził i pyta, co jest, co się stało? Potrzebuję mężczyzny, odpowiada żona. A można to? Ale gdzie ja ci chłopa w środku nocy znajdę? Przytulajcie dzieci, pa!